I teraz już możemy przechodzić do programu. Jay Silva, witam cię serdecznie. Zobaczmy, jak idzie nam z tłumaczeniem. Pierwsze słowa, które powiedział Jay, siadając tutaj, powiedział: o stary, co ci się stało z piszczelem? Bardzo proszę, powiedz, co sądzisz, bo widzę, że to szok dla ciebie. I know, it got some ugly ass foot. Brzydką jak cholera gira. But he said it's cool, up here people like that. Powiedział, że to jest w sumie, że mu się to podoba, że jest zajebiste i że ludziom też się podoba, więc jak uważam. Make sure you guys show that right there. Pokażcie, tak, pokażcie ten piszczel. Chodzi oczywiście o prawą nogę. Tomku, jeszcze raz, bo niektórzy widzowie nie wiedzą, co ty zrobiłeś z tą nogą, bo ona wygląda potwornie. Ja się już to nieco do tego wyglądu przyzwyczaiłem. Faktycznie wiem, że ta historia dość mocno krąży po internecie, właściwie krąży chyba po całym świecie. Faktycznie to jest kontuzja, która wydarzyła się w trakcie przygotowań do mojej walki. I to był niefortunny skok na skrzynię. I tutaj jest takie bardzo niebezpieczne słowo. Za każdym razem, w każdych przygotowaniach, najbardziej niebezpieczna jest ostatnia runda, ostatnia akcja, ostatnie powtórzenie. I to właśnie był ostatni wyskok na taką drewnianą skrzynię, właściwie pod kątem prostym. I kiedy robiłem wyskok z małej skrzyni na dużą i to był taki moment kulminacyjny tego ćwiczenia, to... Tak, ale faktycznie byłem wtedy już tak zajechany, łapały mnie skurcze, bo byłem po którejś sprintach, że złapał mnie zwyczajnie skurcz w prawej nodze i kiedy próbowałem wyciągnąć prawą nogę, to się zwyczajnie nie udało, no i efekt jest taki, a nie inny. Trochę bolało, stało się to, uwaga, 10 dni przed walką, a ja do tej walki dalej podszedłem, wystąpiłem. Tak, pamiętam, że wygrałeś ten pojedynek, mimo tego, że noga cała ociekała krwią, ale dałeś radę. Dałem radę. A the same fight, the next time we fight in MMA. Razem zobaczymy w MMA. Czyli już wiesz, że od razu przegrasz K1, tak? Dlatego potrzebujemy rewanżu w MMA. Now that I know do you... Zacytuję dokładne słowa Jaya na moim kanale. Materla nie jest wart, jest zwykłym żulem. Widziałem walkę z Soldiciem i nie była za fajna. Możemy zawalczyć we frikach. Skąd takie ostre słowa, jeżeli chodzi o Michała Materlę? Jeżeli się zgadzał, no to żaden problem. Robimy tutaj dużo większe siano, więc będzie bardziej niż szczęśliwy, mogąc tutaj bardziej. Tak, ale on już nie będzie schodził z wagi, teraz Materla musiałby troszeczkę tutaj przybrać. Bardziej jestem zaskoczony, dlaczego obrażasz Michała Materę? Masz do niego jeszcze jakąś zadrę, jakąś taką negatywną krew? Nie lubię tego skurwiela. He pushed me, no sportsman, you know, bez jakiegoś sportowego zachowania. Nie powiedział mi, cześć, jest taki, wiesz, wybujany za bardzo, nie? No to skoro jesteś friend, to teraz możesz się odnieść do tego wszystkiego. Ja po pierwsze bym strasznie nie chciał, żebyśmy sobie tutaj wszyscy wycierali gębę Michałem Materlą i teraz schodzili troszeczkę na jego wątek. Ja go z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrowię, bo jest świetnym gościem i nie znam szczegółów, bo uważam, że diabeł tkwi w szczegółach relacji pomiędzy Jayem a Michałem. Jeżeli nie podał mu ręki, że coś się między nimi wydarzyło. Michał jest gościem z klasą, powtarzam, z dużym szacunkiem dla swoich rywali, dla ludzi z otoczenia. Go watch the fight! Zobacz walkę. Ale powiedziałem też, że nie mam wszystkich szczegółów waszych. But I said that I don't know the details between your relationship. Bo go zakautowałem. Proszę, bo mamy tłumacza. Przepraszam, tak, jest łatwiej wtedy, jeżeli już mówił po polsku. Jasne, nie znam szczegółów tych relacji. Uważam, że diabeł tkwi w szczegółach. Dlatego tak jak mówię, nie chciałbym za bardzo gadać specjalnie teraz o Michale i o tym właściwie, czy zrobił coś negatywnego, bo mówię, bo mogłoby to rzutować na niego, a uważam go, powtórzę się za gościa z klasą, którego bardzo szanuję, serdecznie pozdrawiam. No i z dużą przyjemnością mogę powiedzieć, że faktycznie nasze relacje są bardzo dobre. Anyway. Nie, z nią już jest skończony, chuj z nim, skupmy się na sobie. Nie jest skończony, Michał właściwie nie trafił do gali free fightowej, dlatego że gdzieś tam kariera sportowa mogła wymknąć się spod kontroli. Michał nadal mimo bardzo długiego stażu treningowego, nadal trzyma bardzo wysoki poziom sportowy i walczy na największych eventach w naszym kraju. Oczywiście. Highest level i can beat up 170. Nadal trzyma bardzo wysoki poziom. Oczywiście. Dlaczego nie walczysz w KSW? Why you are not in KSW? Oh, because they fucked me over. Bo mnie zruchali. Dlaczego? You don't know how they fucked me over? How? Ask them. Ask your best friend Martella what happened. Zapytaj się tego typa Materli, jak to tak było. Okay. KSW, żeby to od niego zależało, kto kogo wyrzucał. Okay. You fought in KSW too, didn't you? Ja sam zrezygnowałem z KSW. Ja sam zrezygnowałem z KSW. He just resigned from KSW by himself. You fought in KSW now? Nie, oni mnie nie wyrzucili, ja zrezygnowałem. Yeah, you did, right? Nie powiedział tego, że cię wyrzucili. Proszę? Nie mówił tego, że cię wyrzucili. Teraz. Aha, dobra, no w każdym razie... Did you fought in KSW? Yeah. Okay, did they fuck you over now? Wydymali się czy nie? Nie, oczywiście, że nie. Ja of course not.
So what are you doing here then? Proszę, nie chciałem walczyć w MMA. Nie chciałem walczyć w MMA. He doesn't want to fight MMA. Jest dla mnie za MMA. Oh man, nie no, stary. Słuchaj, ja coś, daj mi powiedzieć. Be real, let be real. Ale bądź prawdziwy. Fact is fact. Let me tell you something. Let me tell you something, okej? W K1 mam około ponad 50 walk zawodowych. Robię to od ponad 20 lat, prawie 30 lat. I na ostatnie kilka lat ktoś powiedział do starego Tomka Sarare, że ty się musisz zmienić teraz w wirtuoza parteru, a Tomek spróbował. W żaden sposób tego nie żałuję swojej decyzji, ale faktycznie wracam do swoich, wracam do swojego sportu. Dobrze, czyli ty jesteś ogólnie cięty na KSW, zauważyłem i... Fuck no. I mean, I'm grateful for everything they've done to me. Czy jestem bardzo wdzięczny za to, co dla mnie zrobili w ogólnym rozrachunku? He knows me because of KSW. Tomasz mnie zna tylko z KSW. Poland know because of KSW. Polska tak samo. But they fuck me over. No, ale mnie wyruchali. To ja mam bardzo podobny obraz właściwie, bo... Even he left. ponieważ nadal mam, ja również uważam, że bardzo dużo zawdzięczam KSW, uważam, że bardzo dużo dobrego zrobili na polskim rynku. Taka różnica między nami, że ja potrafiłem się rozstać z KSW, podaję sobie dłoń i mając dobre kontakty do dnia dzisiejszego. Okej, okay, ale... I love Martin. Martin is a very good friend. Uwielbiam Martina. Martin jest moim zajebistym ziomeczkiem. So where is the problem? But a friend is different than a businessman. A businessman is like shit, but as a friend is the best. Jako kumpel jest super, jako biznesman jest do dupy. Ale ja nawet w biznesie potrafiłem sobie podać dłoń i rozejść się. You all respectful. Oh, why Polish are like that? No, yes, no. Dlaczego wy Polacy tacy jesteście? To Jezu, tacy jesteście szanujący się nawzajem, tam gówno. Tak, w żaden sposób właściwie nie chciałbym, żeby potraktować się jako moją kulturę osobistą, mój szacunek do innych osób jako coś. Yeah, but gotta be real. Just tak, that. Ale musisz być prawdziwy. Jest you know, tell, say what you want, say what you feel. Don't możesz be like, powiedzieć to, co myślisz, yeah, to czujesz. Like every Polish are like that. Every single Polish act the same way. Tomek, powiedz, ja uważam, co czujesz. Że każdy Polak powiedz zachowuje wszystko, się co sądzisz o Jeju Silwie. Nie, ja w żaden sposób właściwie bym się nie chciał wycofać. Uważam, że nadal można mieć klasę i nadal w tym wszystkim mieć charyzmę, że gdzieś tam to nie jest wybór albo. Jestem przekonany, że nadal, nie wiem, można być charyzmatyczną osobą, która ma dużo ciekawego do przekazania. Ale pierwszy raz widzę cię lekko podgrzanego, podoba mi się to. Halo, halo, z kim rozmawiamy? Mamy pierwszy telefon, panowie. Siemaneczko, Dominik z Nowogardu. Cześć, Dominiku, zadawaj pytanie. Siemanko. Do Tomka pytanie mam. Chciałbym się zapytać, kogo byś chciał bardziej rozjebać, Murana czy Neymana? Lubię Marcina Neumana, znamy się personalnie, z Jackiem Murańskim się nie znam, a powiedzmy sobie tak, no z tego, co obserwuję w social media, przepraszam, ogólnie w mediach, nie przypada mi do gustu, więc gdybym musiał wybierać, no to wiadomo, że nie byłby to Marcin Neumann, bo go zwyczajnie lubię. Czyli walić Murańskiego w pizdę. No pokrótce tak, dobrze, że ty to powiedziałeś, ja nie musiałem. Ty powiedziałeś też u mnie w wywiadzie, że za 5 zł możesz wyjść z Marcinem Neumannem do walki. 5 dolarów, przepraszam. Neymar is fucked up. Neymar ma przejebane. That motherfucker is about to die of a heart attack. Ten facet zdechnie od zawału serca. He's too old. Jest stary. Man, I don't know. I don't know how he let him fight. Nie wiem, jak mają mu pozwolić dojść do walki, bo zdechnie prędzej. I want him next. I told the offer of $5. Musi być kolejny i będę się z nim bił za 5 dolarów. No ja myślę, że to dobra oferta dla Cloud. Jakbyś widział taki pojedynek, Tomku? A Marcin Neumann podejmuje wszystkie wyzwania. Właściwie widziałem w którymś wywiadzie, że zapytano, któryś dziennikarz zapytał Marcina Neumanna, czy wyjdzie do walki z Tysonem Fiorym i wyraził gotowość, więc to wstawiam, że również wyszedłby tutaj do Jaya Silvy. No co, Marcin Neumann ma właściwie na swoim koncie pojedynki, powiedzmy sobie, legendarne, to śmiało można tak nazwać, bo jego walka na przykład z Miśkiem z Nadarzyna, także on wychodzi do każdego. Nie boi się gangsterów, Marcin nie boi się nikogo. Marcin jako taki prawdziwy cesarz stawia czoła każdemu właściwie. Marcin Neumann, mało kto pamięta, ale on walczył o tytuł zawodowego mistrza Polski z Andrzejem Wawrzykiem. To jest również bardzo, bardzo wysoko notowany bokser, więc skoro doszło do walki na takim poziomie pomiędzy tymi zawodnikami, to jeszcze niewykluczone, że swoje pieniądze bym postawił na Marcina Neumanna w takiej walce. O, proszę. Neymar's gonna beat me? No, Marcin mi pierdoli? Impossible is nothing for Marcin. So, Neymar gonna beat me? Oh shit! Okay. Yeah, sorry. Okay, but you wanna put it down? I fight him in the parking lot right now. Mogę się z nim bić nawet teraz na tym, na parkingu. Teraz przyjdzie, bądź gotowy. Yeah, okay. Tak, będzie następny, a tutaj wymienił kilku byłych rywali, których Marcin Neumann pokonał. Nie wiem, czy ty widziałeś te znane pojedynki. Nie no, stary, ale tak poważnie, myślisz, że on ma na tyle formę, żeby się z nim bić? On by mógł być moim ojcem.
dowiedz się, kim jest Rysiek Szczena, to wtedy pomagamy. That dude can be your dad. Czy on by mógł być twoim ojcem? Tak naprawdę powinienem podziękować, bo załatwiam ci drugą walkę w Cloud. Okej, okay, cool. Zajebiście. Biorę nieduży procent, także dogadam. Dziękuję, dziękuję. Dzień dobry, Darek z Limanowej. Cześć Darku, do kogo masz pytania? Do pana Silwy. Okej. Jakby, której rundzie chciałby zakończyć i jak walkę? Ten skurwiel wygląda bardzo twardego, jak Materla, więc myślę, że trzecia runda, druga runda, ale powiedział, że będzie szybki, więc nie wiem. To od niego zależy. Dobrze, dziękuję. Może opowiedziałbyś historię w takim razie Jayowi, że Marcin ma również tytuł mistrzowski do tej pory nieodebrany. Zapomnieliśmy o bardzo ważnej rzeczy, że Marcin Najman jest posiadaczem pasa WKU. Jest legendary WKU. Posiada tytuł mistrza świata, którego nikt mu nie odebrał. You wanna take it from him? Chcesz mu to zabrać? Step by step. Dobrze, ja poproszę reżyserkę o puszczenie wideo. To było przygotowane na następny panel, tam też to puścimy. Natomiast domyślam się, że Jay nigdy nie miał przyjemności oglądać umiejętności Marcina, a Marcin sam je wstawia na swój kanał na YouTubie. Tak więc pokażmy teraz umiejętności Marcina, które udostępnił sam. Bam, bam, bam! That's your friend right there. What the fuck? How much money you got? Let me see your pocket right now. I want to see your money. Let me get your money right now. Dawaj, Szano. The money? Shit, I got no money. He's broke. Shana, I'm fucking broke, man. Co jest spukany? Dopiero po walce, bo to się liczycie. Okay, we can talk about it. Kiedy nie widzę... Niestety nie widzieliście tego, natomiast Jay Silva chciał zabrać portfel. Spłukany. No money here, man. Jay, tell us something about. Ja Marcina znam dobrze i to jest bardzo dobry kamuflaż właściwie przed tym, co nas wszystkich czeka. Tak na serio, odniósł się do tego, co zobaczyłeś na filmiku, jakbyś to skomentował. W skali od 1 do 10, jak oceniasz? Scale from 1 to 10. Minus 5. Minus 9. Minus 9. The motherfucker is bad. Skurwiel jest kiepski. Aż tak. Halo, bez takich, proszę nie jeść bez Marcina. Marcin Najman walczy w main evencie z mistrzem świata w boksie i to jest prawda. No i gonna get killed. Zabiję go przecież. A na co wydasz? Zabiję się jego. And then can be Noble Park, Neymar. Potem może być Neymar, Norman Park. Thomas Yerki, Ferrari, all the motherfuckers. One more time? Thomas Nerka, I don't know his name. I can't pronounce his name right now. You are talking about the roof. The best Polish striker. The freak fights. Jay tutaj szuka myślami, bo chce powiedzieć o najlepszym polskim uderzaczu. Bo nadrobiłeś polskie freak fight, tak? You have seen the fight, yeah? Yeah, I saw him. This is good. He can beat your ass. You're talking about Tomasz Olejnik? Yeah, Tomasz Olejnik. Tomasz Olejnik, drodzy państwo, Tomasz Olejnik. He's gonna get me ready for him. Tak, on będzie mnie przygotowywał do walki z Tomkiem Sararą. Oglądałeś walkę Tomasza Olejnika ostatnio? You've seen the last fight of Tomasz Olejnik? Yeah, I saw. He's good. Tak, jest dobry. The motherfucker good. No, twardziel. Okej, okay. Jak wrażenia z takiego typowego pojedynku freak fightowego? It's fucking good, I like it, so far I like it. Bardzo mi się podobało. I call a couple guys, I call him to get me ready for him. Tak, zadzwoń parę gości, zadzwoń do Tomka Olejnika, że przygotowywał go na walkę z Tomaszem Sararą, będzie spoko. Dobrze, Jay, widziałeś jeszcze jakichś innych polskich freak fighterów? Bo zacząłeś wymieniać nazwiska, nie wiem, czy ja dobrze usłyszałem. Yeah, I saw the Ferrari guy fighting. Widziałem Ferrariego. Okej. Okay. You know, he's a fucking douchebag, but... To jest kawał chuja. Okej, okay, dlaczego? Come on, man, you punch somebody in the interview? That's nie no, stary, dał w ryj komuś na wywiadzie. I hope he come and punch me in the interview. No niech mnie spróbuje tak uderzyć. I thought all Polish was like him, all bowed in and, you know, and he's gonna come and punch somebody without knowing? That's fucked up, man. That's, nie no, myślałem, że w Polsce raczej są wszyscy tacy, wiesz, spokojni i tak dalej. W takim razie co woli? Tutaj... Właśnie takich gości z kulturą, czy takich dickheadów właśnie? In between. Tak pomiędzy. You too quiet. Jesteś za cichy. You talk too much. No tak, za dużo. The middle, you know. Tak na środku będzie idealnie. Po raz pierwszy w życiu ktoś mi powiedział, że jestem cicho i za mało gadam. Kurwa mać, w życiu tego nie... Dobrze, Jay, czy możesz powiedzieć, jaką walkę Ferrariego widziałeś? Oh, fuck. O, kurwa. The motherfucker, if I see him, is on sight. On jest ogólnie rzecz biorąc w moim polu widzenia. Tutaj ma na niego celownik. Yeah. Ferrari. Ja, widział. Yeah. Mówi, widział. To z kopnięciem na ziemi? Czy z czym? Soccer kick? Yeah. Tak. It's a douchebag, man. To jest kawał fiuta. Come on, you gotta get some lessons from Sarah.
Tak, powinien wziąć trochę lekcji od Tomka Sarary, kultury. Jeszcze raz się z czymś zgadzamy, naprawdę. Bardzo ciekawi mnie też dobór zawodników. Tomasz Olejnik, Amadeusz Ferrari i Tomku, co ty sądzisz o tychże zawodnikach, bo ty jesteś bardziej na bieżąco. Ja się trochę odwołam właściwie do osoby, która siedziała już na tym miejscu. Mój kolega, mój zawodnik, jakim jest Jarek Ninja, którego serdecznie pozdrawiam. I on został zapytany właściwie o to, kogo nie lubi. I wystosował taką całą sporą falę argumentów, dlaczego nie lubi Ferrariego. Ja mam bardzo podobny punkt widzenia i właściwie z tym się tutaj też mogę zgodzić. Tomasz Olejnik, co? No jest idealnym freakfighterem. Jest idealnym freakfighterem, tak naprawdę tak. To jest gość, który tak naprawdę nie ma żadnych umiejętności, a próbuje walczyć, więc szacunek, że naprawdę próbuje. Dobrze, mamy kolejny telefon. Halo, halo, z kim rozmawiamy? Siema, Byki. Cześć. Marcin z tej strony, z Dolnego Śląska. Cześć, cześć. Do kogo masz pytanie? Mam pytanie do Jaya. Jedziemy. Czy Jay sobie zdaje sprawę, że to, co mówi o Materli, pozbawił się tym ostatnich polskich kibiców? Ale mogę robić, co chcę, czy nie? No to. That's how I feel. Ale to strasznie, strasznie źle, bo my nie tykamy Elvisa Presleya, nie tykamy Marilyn Monroe, a ty przyjeżdżasz do Polski i tykasz Materle. Is Presley here? Co, on jest taki jak Presley tu? I'm Michael Jackson. A może Michael Jackson? Nawet lepszy. Okay, well, Michael Jackson is the king. Michael Jackson jest królem. Tak samo jak Materla Venema w Polsce. Okay, well, I'm fighting Thomas right now. I ain't fighting Martello. Dobra, daj spokój, ja teraz walczę z Tomkiem, nie z Materlą. No i dlatego nie będziemy ci kibicować. Don't talk too much, because he's getting mad. Pozdrawiam, naprawdę 100% racji. Okay, I don't need nobody to shit for me. Nie potrzebuję, żeby ktokolwiek mi kibicował, mam ci kibicować jemu. I nie będziemy. Team Tomek, zlej go. Obiecuję. Pozdrawiam. Trzymaj się, Byki. I promise. Dobrze. Nie wiem, czy wiesz, ale zanim zostałem zawodnikiem, I was a bouncer. Byłem ochroniarzem na dyskotece. In the nightclubs. W klubach nocnych. Me too. So I don't know how many fights I got into, but nie wiem, stary, ile miałem walk, ale miałem bardzo dużo. Shot. Zostałem postrzelony. Dwie kulki. Okay. They call me 50 cent. Jak 50 cent. So trust me, I got into a lot of fights. Byłem w wielu walkach. But I don't know my record. Maybe ale nie znam rekordu. I don't know. Może masz lepszy, ale nie wiem. Czy mógłbyś, Jay, opowiedzieć o tej historii z tym postrzeleniem? Stary, it's a fight in the była club. Walka na ulicy pod klubem. You know, you think you're tough. Myślisz, że jesteś twardy. Somebody got a gun and shoot at you. Do momentu, w którym ktoś wyciąga z klubę i zaczyna do ciebie strzelać, nie? No, ale taka robota. Miałeś dużo szczęścia, bo widzę, że to blisko serca. Yeah, I was in a coma for three months. Wow, byłem w śpiące przez 3 miesiące. Okej. Okay. Kiedy to się stało? When it was. I was 21. Miałem 21 lat. I woke up in the middle of the summer, I couldn't walk. Obudziłem się w połowie lata, nie mogłem chodzić. My dream was to walk again. Moim największym marzeniem było znowu móc chodzić. I never wanted to drive ever, I just wanted to walk. Nie miałem gdzieś, czy będę mógł jeździć, robić cokolwiek, chciałem po prostu móc iść. Now fuck walking, I want to drive. No teraz jebać chodzenie, chcę jeździć. Okej, okay, a jakie to było uczucie, kiedy się wybudziłeś w szpitalu? I want to go to work. Chciałem iść do roboty. I thought I was sleeping. Myślałem, że spałem. I woke up and I was late to work. Stałem i mówię, kurde, jestem spóźniony do roboty, nie? Okej. Okay. I don't remember anything. Nie pamiętam nic więcej. I jak ci zaczęli tłumaczyć, co się stało? To jest bardzo ciekawe zjawisko, że nagle się obudziłeś i nie wiedziałeś, co się działo. Yeah, they told me some guys went down and was a shoot by, saw shooting, I was at the door. Było jakieś zamieszanie, coś goście zaczęli strzelać. I got hit. Zostałem trafiony. And I saw feeling myself. You know, adrenaline. I thought I was in shock. Czułem jakby wiercenie, coś takiego. I got in my car. I was driving home. Wsiadłem do samochodu, zacząłem jechać. You were shot and you drive your car? I didn't know I was shot because I didn't feel the bullets was in there. Okej, drodzy Państwo, tutaj właśnie Jay powiedział, że on po tym postrzeleniu wsiadł do samochodu, bo pomyślał, że tam go ktoś szarpnął, że było jakieś takie zamieszanie, poczuł coś dziwnego, ale wsiadł do samochodu, zaczął jechać and continue. I was getting tired on the way home. Ale zacząłem się robić coraz bardziej zmęczony w trakcie powrotu. When I make a turn, I felt wet in the side. I w momencie, w którym jakoś tam się dotknąłem, to poczułem, że wszystko jest mokre. And then when I look at it, was blood. Spojrzałem i wszędzie była krew. I panic. I don't remember. Zacząłem panikować. I crashed the car. Next thing I know, I woke up 3 months later. Zacząłem panikować, wysiadłem z samochodu i następne co pamiętam, to jak się budzę i myślę, że jestem spóźniony do roboty. Adrenaline. Po 3 miesiącach. I was in a high adrenaline. Byłem na mega adrenalinie wtedy. Dobrze, Jay, opowiedz, dlaczego tak doceniasz polskie dziewczyny? They're hot. No, są gorące. They're hot. Są gorące. Lepsze niż w Stanach? Better than in States?
Yeah. O tak. Too much makeup in the States. Oh. Za dużo mają make-upu w Stanach. Dobrze, to w takim razie, panie i panowie, zobaczmy face to face. Jay Silva, Tomek Sarara. Panie i panowie, ten pojedynek odbędzie się. Let's go, guys. 5 sierpnia na warszawskim Torwarze. Jay Silva i Tomek Sarara. Pełne skupienie. Eye to eye. I właśnie to starcie w małych rękawicach zobaczymy już w Warszawie. Tak więc pamiętajcie, jeżeli jeszcze nie kupiliście biletu, to naprawdę emocje na hali będą nieprawdopodobne. Dużo fajnie się ogląda galę. Jeżeli jesteście na miejscu oraz oczywiście możecie kupić pay-per-view, zachęcamy was do tego. Jay Silva, Tomek Sarara, jedna z najważniejszych walk tego wieczoru. A jak Jay wygra, to może w nagrodę stanie Neymara. Guys, boxing like position that. To the camera. Tak więc, moi drodzy, Jay Silva, Tomek Sarara, a już po krótkiej przerwie tutaj usiądzie mistrz świata w boksie Federacji IBO, Andrzej Fonfara oraz Marcin Najmar, mistrz Federacji WKU. Do zobaczenia. Rocky.